Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w piątym dniu vlogmasów, nie wierzę. Jest sobota, w tym momencie jest godzina 10:30. Ja wstałam rano, słuchajcie, zrobiłam sobie kawy i na spokojnie obejrzałam sobie w ogóle serial Zakochani po uszy. Potrzebowałam takiej odskoczni od tych vlogmasów, a też lubię ten serial, także chciałam sobie go nadrobić. Mam nowe kolczyki na sobie, tą nową celebrytkę, jest po prostu przepiękna. Bluzeczkę mam tą z reniferem, ale to gdzieś może później zobaczycie. Chciałam wam tylko powiedzieć o ustach. Mam na sobie ten błyszczyk Banana Beauty i on jest w kolorze Heels Up. Powiem wam, że... Zobaczcie. Zaraz po posmarowaniu, 30 sekund później, próbowałam pocałować swoją rękę, że tak powiem. Nie zostawia śladu, nie zostawia śladu na piciu, na niczym. Po prostu zobaczymy teraz, jak będzie się długo utrzymywać. Oczywiście dam wam później update, ale chyba znalazłam mój zamiennik Maybelline. Maybelline, wszyscy chyba wiedzą, utrzymuje się na te Stay True, chyba to się nazywa. Utrzymuje się na ustach rewelacyjnie, ale testują niestety na zwierzętach, także z tej firmy musiałam zrezygnować. I już od jakiegoś roku szukam szminki, błyszczyka, który będzie się utrzymywał równie dobrze. Dostałam opinię, że Smashbox się dobrze utrzymuje, niestety nie dla mnie. I jak do tej pory nie znalazłam takiej szminki, aż właśnie do momentu Banana Beauty. Chyba to, co mówią influencerki, jednak działa. Ja tylko chciałam podkreślić, że to jest moja własna opinia. Ten filmik nie jest sponsorowany, ja sama zakupiłam produkty Banana Beauty. Także nikt mi nie zapłacił za to, żebym powiedziała, że to jest dobry produkt. Oczywiście w miarę dnia dam wam update i oczywiście też innych kolorów, bo na razie właśnie testujemy sobie ten mat Heels Up, ale jestem pierwsze wrażenie mega, mega fajne. A do oczków użyłam tej paletki Kary Malibu. Tak, dzisiaj ta paletka. Wczoraj, słuchajcie, pojechaliśmy do tego Primarka wieczorem i powiem wam, rozczarowałam się, ponieważ ciuchy w Primarku były bardzo, ale to bardzo nudne. Takie bardziej dla starszych kobiet, nie wiem, no po prostu, no oczywiście odsuwamy Disney, bo Disneya tam są najlepsze ciuchy, ale po prostu bardzo, kiedyś uwielbiałam Primarka, a teraz to wiecie, kupiłam sobie bieliznę, kupiłam sobie majtki, to już taka norma jest, Andrzej sobie kupił bieliznę, kupił sobie majtki, kupił sobie sweterek, taki zwykły, klasyczny, czarny sweter i ja w sumie kupiłam sobie tylko i wyłącznie, poza tymi majtkami, kupiłam sobie ten komin, taki mięciutki i on był za 4 funty i nie mogłam w ogóle dobrać do niego czapki. Słuchajcie, czapkę dobrałam w Tesco, taką miluśką i ona była w Tesco za funtów 8. O, fajnie mi nawet w tym. Powiem nieskromnie. Także taka czapuczka za 8 i do tego taki komin. I w Primarku kupiłam, słuchajcie, tylko dwie maseczki. Jedną taką za funt 50, bo się mi ten Gingerman spodobał. I to jest maska w kremie Blueberry. I kupiłam sobie maskę tylko dlatego, że jest po prostu pani Shrekowa. I ona była za 2 funty. Jestem bardzo ciekawa, dzisiaj sobie na pewno ją przetestuję. I tyle kupiłam, słuchajcie, w ogóle w Primarku. Byliśmy też właśnie w Tesco, gdzie kupiłam tą, bo jechaliśmy po alkohole dla znajomych. Bo nie wiem, czy wam mówiłam, mój kolega zrobił mi laptopa dla mojego taty. Laptop, słuchajcie, był używany tylko w sumie 2-3 razy. A Andrew go kupił chyba z 3 lata temu i on mi służył jako podstawka pod komputer. Laptop nowy. I przez to, że nie był, wiecie, uaktualniony ani nic, jak ja próbowałam go włączyć, to działało tragicznie. A że ja się nie znam na komputerach, to ten mój kolega po prostu mi zrobił cały system i tak dalej i ten komputer teraz śmiga i tato będzie miał po prostu prezent na gwiazdkę. A ja właśnie w podziękowaniu, bo oczywiście nie chciał pieniędzy, kupiłam mu po prostu butelkę jego ulubionego alkoholu. I słuchajcie, zobaczcie, co kupiłam w Tesco. Rękawki ma takie. To jest taka sukienka na Sylwestra. I zobaczcie na cenę. W rozmiarze 12, tak, w rozmiarze 12 w końcu wchodzę w normalniejsze ciuchy. I ona kosztowała funtów 20, a była przycena 50% i kupiłam ją za 10 funtów. Długo chciałam taką typowo, mam jedną cekinową sukienkę, ale inną i w rozmiarze 16, także teraz jest mega dla mnie za duża. A ta jest super, bo w ogóle nie gryzie ciała. Niby Tesco, ale ma tak fajnie zrobioną tą podszewkę, że te cekinki w ogóle jakby, wiecie, nic nie robią dla ciała. I jest mega. I za dyszkę. Kto by powiedział, że taka sukienka jest do kupienia w Tesco? Ja na pewno nie. Także mega się ucieszyłam. Nie wiadomo jeszcze, jakie plany na Sylwestra. Na pewno ze znajomymi.
z moim Marcio, z tym moim najlepszym przyjacielem Portugalczykiem. Nie wiem, kto jeszcze, słuchajcie, jak ktoś nie ma planów, to wiecie. Myśleliśmy o tym, żeby pojechać gdzieś na parę dni, ale wczoraj szukaliśmy i wszędzie jest zabukowane, po prostu jest masakra. Dzisiaj troszeczkę później jeszcze popatrzę i zobaczę. Ale na pewno nie będę siedzieć w domu i na pewno potrzebuję właśnie takiej trochę normalności, stąd też ta sukienka na nowy rok i chcę się odstrzelić i wyglądać jak milion dolarów. Nie wiem, czy to jest możliwe w moim przypadku, ale się postaram. I tak. Jezu, wiecie, tak patrzę na siebie i strasznie mi się kapelusz podoba, a jak go tak zobaczyłam, to myślałam, że on jest babcina, ale jakoś chyba mi pasuje, dajcie znać. No więc właśnie. I co wam chciałam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć jeszcze, że o mojej diecie, aha, znowu mi zleciała waga. Jak wiecie, przez miesiąc praktycznie ta waga mi stała, ale nie poddawałam się i starałam się jak mogłam, zmieniłam gotowanie, zaczęłam sobie sama gotować, co niestety w moim przypadku po prostu wyszło na to, że mi waga stała. Jak przeszłam teraz w tamtym tygodniu znowu na gotowe mile z polskiego sklepu, które są bez sztucznych konserwantów, a ułatwiają mi życie mega, od razu mi waga zleciała. Waga jest najniższa od nie wiem ilu i co najważniejsze, znowu mi poleciało 4 cm. No po prostu mega się cieszę. To widzicie, nie jest tak fajnie, nie jest tak szybko jak na początku mojej diety, że po 12-13 cm w tygodniu i zawsze ten kilo, półtora. Nie, teraz na przykład schudłam kilogram w tym tygodniu i tylko 4 cm, ale powoli, powoli do celu. Chcę po prostu normalnie wyglądać na lato, a nie stresować się, że Jezu, jest marzec, trzeba będzie znowu, wiecie, koszulki na ramionczkach, a tutaj tłuszcz, i że się będę bała chodzić w jakichś normalniejszych ciuchach. Chciałabym w tym roku chodzić w ciuchach, w których chcę, a nie takich, które zakrywa moje ciało. Także taki jest mój goal i bardzo się cieszę, że nie poddam się i ten po tym zastoju taki spadek mega, mega motywuje nadal. W ogóle jakie ładne kolczyki. Jezu, zachwycam się sobą, dzisiaj nie powinnam. Ale dobra, przechodzimy do otwierania kalendarzy, bo później jeszcze musimy pojechać na zakupy tygodniowe. Także znowu dzisiaj ten vlog wyjdzie później, ale wiele z was, za co wam serdecznie dziękuję, pisało, że dla was nie ma problemu, że mój filmik trwa ponad 20 minut, bo bardzo lubicie mnie oglądać. Takie te słowa są miłe. I naprawdę, w tygodniu będzie typowe otwieranie kalendarzy, bez takiego gadania, ale w weekendy jednak mam do powiedzenia wam więcej. Ale w ogóle jestem tak szczęśliwa, że zaraz będę mogła znowu normalnie oglądać wasze filmy, a nie na pośpiechu w nocy. Ćwiczenia zrobię po prostu wieczorem. Ale dobra, przechodzimy do otwierania kalendarzy. Dzisiaj jest dzień piąty. Piątka tutaj mam z number 7. Fajnie, number 7 extreme length. Ekstremalna, mamy tusz do rzęs w pełnej wersji, a powiem wam, że już mi się ten tusz jeden kończy, więc się cieszę. Akurat z tego się cieszę, number 7. Albo nie, już wiem, co zrobię z tuszem. Dobra, to tu mam tusz, bo w tym roku, słuchajcie, co roku rano dostajemy skarpety. Mama Andrę przychodzi do pokoju i nam daje skarpetę pełną prezentów, takich małych, właśnie drobniejszych, jak jakiś mały perfum, mandarynki, słodycze, dalej. I w tym roku ja chcę jej zrobić skarpetę i właśnie na przykład ten wczorajszy złoty lakier, którego ja nie użyję, a ona na pewno, dostanie ona w tej właśnie skarpecie. I tak myślę, że może ja jej dam ten tusz z number 7, bo ona bardzo lubi tą firmę, a się maluje. I wtedy będzie miała sobie też tusz, chociaż ona dostała, nie wiem, zobaczę, albo zostawię dla siebie, albo dla niej, nie wiem. Ale się cieszę, bo w sumie ja też potrzebowałam tuszu, tylko że z drugiej strony, jak jest taki dobry tusz, to szkoda mi go używać tylko na dolne rzęsy, bo górne sobie robię. Także jeszcze nie wiem, co z nimi zrobię, ale ogólnie się cieszę, bo jak nie mi, to na pewno komuś się przyda. Także bardzo, bardzo fajnie. Pierwsze, przejdźmy do Look Fantastic od razu, żeby było szybciej. Ja sobie przygotowałam mniej więcej kalendarze otwarte. Zobaczyłam, gdzie są liczby, żeby jakoś to po prostu przyspieszyć. Ale tak jak mówię, jutro będzie krócej. O, coś małego. Ta firma i tam, ja nie wiem, jak się wypowiada tą firmę, a miałam już parę. Jest to krem, cień w kremie numer 532. I to wam powiem, jest pewnie drogie. O, ładny, zobaczcie. Taki złoty. O, ale on nie jest, o, jaki ładny. Taki delikatny, nie wiem, nie widać jego, o. Bardzo delikatny. Słuchajcie, spróbuję. Bo ja próbowałam cieni w kremie z innych tańszych firm i one mi średnio się sprawdziły, bo mi się bardzo szybko ważyły. Ale zobaczę. Powiem wam, bo próbuję teraz go, jakby tak powiem, zmazać i on nie idzie. Także w sumie fajnie. Coś do spróbowania. Może faktycznie będzie trwały. Także spoko.
Na razie nie ma żadnego. Gdzie to było? A. Na razie nie ma żadnego efektu wow, jeżeli chodzi o pudełka, ale jest ok. Nie, 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 proszę, nie lećcie znowu na mnie. Nie, proszę. Coś w ogóle wypadło z tego kalendarza z drugiej strony. Piątkę mamy tutaj. Co to jest? Jak to się otwiera? Patrzcie się. Nie zrobili otwieracza. Śmineczka. Jest to Sexy Mother Packer. O Jezu, jak ja uwielbiam. Pamiętacie, w tamtym roku był Sexy Mother Packer i one, nie wiem czy to jest z tej samej serii, to jest akurat Plum Sap. One mrowią usta i je tak jakby trochę powiększają, jeżeli... Tak, to jest to samo! Jej! Zobaczcie, to jest przezroczyste, ale to tak fajnie mrowi te usta. Ja akurat uwielbiam ten moment, dużo osób nie lubi. I ja zgubiłam go i ja go bardzo znowu chciałam. O Jezu, jak się cieszę, to jest mój efekt wow. Mega się cieszę, mega, 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 bo ja go po prostu uwielbiam. Także Soap & Glory znowu... w ogóle pamiętam, że w tamtym roku Soap & Glory był moim najtańszym kalendarzem, a chyba był jednym z najlepszych. Piąteczka, teraz mamy tutaj. Patrzcie się, dzisiaj będzie... jak się to mówi? Dzisiaj będą same błyszczyki. co tutaj jest? Makeup Revolution London. A, primer do oczków. Całkiem spoko, primera w płynie nie miałam jeszcze, także sobie zobaczę. Wygląda całkiem, całkiem, także akurat się cieszę. Z tego się cieszę, fajnie. I coś innego, dobra. To mamy cztery. Teraz przechodzimy do mojej Katie. Kate. No i patrzcie, miałam tutaj upatrzone... A, tu jest piątka. I piątka mnie bardzo... Au! Piątka mnie bardzo ciekawi tutaj. Z tego powodu, iż ma dziwny kształt w porównaniu z innymi. Nie. Czekajcie, ja chyba wiem co to jest. Pewnie mydełko, bo co to jest tak zapakowane. Ale nie mogę tego wyciągnąć, słuchajcie. Nie da się tego wyciągnąć. Ja tego nawet nie żartuję, słuchajcie. Próbuję to wypchać. Ale się nie da. Wiecie co? Wyciągnę to na sam koniec i wam dam znać, bo nie chcę tutaj. Buff Fizzer. A, nie, to jest Buff Fizzer. Czyli do kąpieli się to wrzuca i wtedy to fajnie nam robi kąpiel. Nawet nie wiedziałam, że ona robi. I zobaczcie, z tym samym samochodzikiem, który dostałam karteczkę od Ani z kanału My Beautiful Life. Dobra, ja to wyciągnę poza anteną, żeby po prostu nie przedłużać. To będzie 3, 4, 5 i zostały nam dwa kalendarze. Tu mi coś wypadło. A, zobaczcie, okienko mi się zepsuło. Zepsuło mi się okienko i wypadło, co tam było, także... Trochę niefajnie, nawet nie wiem jaki to jest numer okienka, ale zaraz spojrzę. Dobra, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Piąteczka jest okrągła. Co to jest? Lusterko! Ale jakie ładne, zobaczcie, Holland & Barrett. I mamy tutaj lustereczko. W sumie może być, nie wiem po co ono mi się tak przyda, żeby się tak może przyglądać. Może sobie będę miała je w torebce po prostu. W sumie, bo... ale nie mam torebki, nie noszę torebek. Mam torebki, ale nie noszę. No nie wiem, pomyślę jeszcze, może będę miała w samochodzie. Może sobie do pracy będę nosić, żebym mogła zobaczyć, bo się w sumie przyglądam w telefonie. Tak, bo ja się przyglądam w telefonie komórkowym. Także może takie małe lusterko się przyda. No ale takie średnie jest. I ostatnia rzecz to jest... NYX. Zobaczmy, co mamy w piąteczce. To na pewno nie będzie błyszczyk. A nie. O, skrab do ust. Ja ostatnio pokochałam skraby do ust, bo miałam w którymś pudełku Glossy Box. Zobaczcie, jaki słodki. O, ale fajowy. A jak on pachnie? Pachnie takim kisielem. Lip scrub. Okej, super. Akurat z tego się bardzo cieszę. Fajnie. Fajnie, dobra, idę wyciągnąć to i wracam do Was z cenami i co lubię najbardziej. Chociaż myślę, że już teraz możecie powiedzieć, którym produkt jest moim ulubionym tym razem, bo ja nawet nie patrząc na te produkty, po prostu to wiem. Także niektóre z Was piszą komentarze na bieżąco, zanim ja powiem, bo robią tak jak ja. Także ciekawa jestem, ile z Was napisze. Jestem pewna, że to jest to i to. Dobra, idziemy na drugą stronę. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że mi kamera nie siądzie, bo jak przygotowywałam wszystko, to mi się po prostu ona nagrywała.
Lusterko daje mu tylko 4 punkty i też nie wiem ile kosztuje, bo ono jest ekskluzyw dla kalendarzy adwentowych. Te trzy rzeczy tutaj, funta, wyciągłam w końcu ten buff feather i to kosztuje funtów 13 ten cień. Temu dałam po prostu po punktów 7. I teraz nasze dzisiejsze dziesiątki, czyli trzy produkty, z których jestem najbardziej zadowolona. To jest tusz do rzęs Sexy Motherfucker i ten NYX Scrub. Czytałam właśnie opinię, że jest po prostu ponoć rewelacyjny. Ale numer jeden, tak zgadliście, to jest ten Sexy Motherfucker. Ceny 14 funtów, 6 funtów, a to kosztuje funtów 9. To jest mój numer jeden, mega, mega, mega się cieszę, a gdybym miała wywalić jedną rzecz, to myślę, że wywaliłabym to lusterko, bo ja czuję, że ja je po prostu niedługo zgubię, chociaż jest bardzo ładne, ale wahałam się między tym i tym, ale jako, że to dostało punktów 4, to jest logiczne, że to poleci. Dobra, spadam ładować baterię na miasto i widzimy się później. Kochani, witam się z Wami już na koniec dnia. Jest godzina 4 prawie. Byliśmy w Tesco, byliśmy w Sainsbury, byliśmy w polskim sklepie, zakupy są zrobione. Kupiłam sobie kawałek kopca kreta, bo tak miałam ochotę na jakieś polskie ciasta. O, już dawno nie jadłam. A waga jest bardzo dobra, także myślę, że zasługuje na to wszystko kawałek przyjemności. Ta bluzka, widzicie, jest po prostu mega śna, a razem w połączeniu z tą maską wygląda mega. Na pewno w tym tygodniu jeszcze ją raz ubiorę. I ja łączę się z Wami już ostatni raz, słuchajcie, bo nie będę tutaj Wam głowy zawracać, szczególnie, że muszę sprzątać. Chcę posprzątać cały pokój, mam tutaj ciuchy wywalone na łóżku, ustawić inaczej te kalendarze, chcę usegregować moje śmieci. Tutaj za mną chcę umyć okna, chcę umyć window ledge, jak to się mówi. No nieważne, wiecie, to białe przy oknach, co jest, nie wiem jak to jest po polsku. Kupiłam specjalne środki właśnie w Aździe, także będzie wielkie sprzątanie, a nie będę Wam tego nagrywać. Nikt nie lubi, przynajmniej większość nie lubi sprzątać, więc myślę, że też nie lubi oglądać jak robią to inni, także nie będę Was zanudzać moim sprzątaniem. I jak posprzątam, to dopiero wtedy pójdę ćwiczyć, bo stwierdziłam, że jak teraz będę ćwiczyć, to później już nie wezmę za sprzątanie, a włączę sobie Wasze vlogi, będę nadrabiać, po prostu jakoś mi to zleci, będę Was oglądać, komentować i w międzyczasie ściągać tutaj. Wiem, że zajdzie mi dłużej to sprzątanie przez to, ale przynajmniej, wiecie, będą dwie rzeczy w jednym zrobione, także jak posprzątam, pójdę poćwiczyć. Jak poćwiczę, puszczę pranie, bo chodzi o to, że wiecie, te ciuchy, które mam na sobie, one pójdą od razu do pralki. I po ćwiczeniach kąpiel. Jeżeli bym jakimś cudem miała już większość vlogów nadrobione, to chciałabym troszeczkę książki sobie w wannie poczytać, a vlogmasy dalej oglądać po kąpieli, ale jak zobaczę, że jeszcze jest tego dużo do oglądania, to po prostu w kąpieli też będę oglądać vlogmasy. Ale jeszcze się z Wami nie żegnam, bo trzeba wybrać osobę, która wygrała rozdanie maseczkowe. Słuchajcie, szykuje się dla Was tyle rozdań teraz, po nowym roku, że uwierzcie mi, jeżeli nie wygracie teraz, to wygracie później. Także słuchajcie, wybieramy sobie osobę, która wygrała, a już na koniec, słuchajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to właśnie teraz, pamiętajcie, to bardzo, bardzo dużo dla mnie znaczy. Łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Jeżeli jeszcze się wahacie, to uwierzcie, warto taką wariatkę jak ja czasem obejrzeć. Dobra, kończę już i co? I wybieramy sobie zwycięzcę, a ja idę zjeść kopiec kreta. Smacznego dla mnie. Dobra, kochani, naprawdę tak na szybko, bo mam bardzo mało czasu, wybieramy sobie osobę. Trzeba było napisać słowo maska. Niestety nie. Gdzie tu jest, żeby dalej wybrać osobę kolejną? Pick another. Szukamy słowa maska. Maska, miłego dnia, pozdrawiam. Karolina Wojtania. Karolina, masz czas do końca, powiedzmy do środy, żeby się do mnie zgłosić, bo w czwartek już najwyżej wybiorę sobie we vlogmasie nową osobę, ponieważ chcę wysłać tą paczuszkę od razu w piątek. Także Karolinka, proszę Cię, zgłoś się do mnie do środy, do północy. Do środy, do północy masz czas, żeby się zgłosić. Ja już, kochani, kończę. Pa, pa, buziaki, pa.